Onboarding. Jeśli chodzi o onboarding, jest to nowa funkcja w Archicadzie, która pozwala nam, powiedzmy, zobaczyć, jak działają różne narzędzia. Zwróćcie uwagę, że na razie ten onboarding mam wyłączony. To też jest jakaś informacja dla Państwa, jeśli już korzystacie z tego Archicada dość długo, to możemy to włączyć lub wyłączyć. Zobaczcie, że wystarczy kliknąć pomoc. I tutaj będziemy mieli taką pozycję, jak pokaż treści edukacyjne, jeśli są wyłączone, lub ukryj, jeśli są pokazane. Pokaż treści edukacyjne. No i w tym momencie, najeżdżając tylko kursorem na poszczególne narzędzia, dostaniemy krótki filmik instruktażowy, jak powinno się z takiego narzędzia korzystać, co to jest za narzędzie, albo możemy też kliknąć w Show me how i zobaczyć. Zobaczyć trochę więcej informacji na ten temat, jak to działa, przeklikać się przez kilka pozycji, co jest ciekawym narzędziem, jeśli mamy kogoś nowego w pracy, prawda? No to można się troszkę szybciej połapać w tym, co się dzieje. Pojawia się też nowa rzecz, też w menu pomoc, czyli nowości w Archicadzie. I to jest taki, powiedzmy, onboarding w wersji z aktualizacji, czyli z nowych funkcji Archicada. Mamy tutaj slajdy, możemy się przełączyć. Oczywiście to okienko będzie nam się otwierało za każdym razem, jak włączamy Archicada. Oczywiście możemy zaznaczyć sobie tą pozycję. Wtedy oczywiście nie będzie się to już tak często pojawiało, dopóki oczywiście tego nie włączymy. Tutaj menu pomoc, nowości w Archicadzie. Ukryję sobie te treści edukacyjne, jeśli pozwolicie, ponieważ będziemy tutaj może trochę chcieli poklikać rzeczy. Mamy jeszcze, jeśli chodzi o interfejs, taką nowość: w momencie, kiedy odpalamy Archicada, to pojawia się, ja tutaj sobie włączę start, klik start, otworzy mi się zakładka, którą widzimy w momencie uruchamiania Archicada. Czyli mamy jakieś ostatnio klikane pliki, ale niżej mamy przykładowe projekty do pobrania. I tutaj zachęcam, żeby te projekty przejrzeć, pobrać je sobie. One nie są jakieś bardzo ciężkie, powinno to zająć tylko chwilę. Jest też ich trochę więcej, więc też polecam przejść przez ten link na stronę Graphisoftu i pobrać kilka tych modeli, tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak niektóre rzeczy są modelowane, bo to też jest często kwestia jakiejś kreatywności, ciekawego podejścia, i możemy zobaczyć, jak niektóre problemy modelowe są rozwiązywane w różnych innych krajach, bo nie wszystkie modele, które są w tej zakładce dostępne, są modelami od Graphisoftu. Niektóre modele są prosto od różnych pracowni, które takie modele udostępniły, więc można tam bardzo wiele ciekawych rozwiązań znaleźć. Więc też polecam w wolnej chwili pobrać te modele, poprzeglądać i zobaczyć, jak niektóre elementy są modelowane. Jeśli chodzi o onboarding, to tak krótko, bo tutaj jest to taki temat dość lekki. Zamknę tą zakładkę.